To jest troszkę ryzykowne skakać z takiej wysokości do basenu. Czy to jest gdzieś basen w ogóle? Aha, jest! O kurde, no dobra. O nie, 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 zobaczył nas, zobaczył nas, zobaczył nas! Siemany do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym starcie poproszę cię widzu o to, żebyś zostawił łapeczkę w górę i zasubskrybował kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj dosyć często. Już nie mogę mówić, że codziennie, bo nie wiem, czy będą codziennie, ale staram się robić oczywiście daily, więc myślę, że warto. Jakiś czas temu nagrałem dla was odcinek, w którym znalazłem mapę do domu ekipy w Minecraft. I ten odcinek bardzo wam się spodobał, ponieważ na dany moment on zrobił ponad 120 tysięcy wyświetleń, więc naprawdę mega dziękuję za to, bo to jest ogromny wynik. A w dzisiejszym odcinku mamy mapę do nowego domu Teamu X, więc mam nadzieję, że znajdziemy tą mapę też przede wszystkim i uda nam się zobaczyć, co tak naprawdę Team X planuje i do jakiego nowego domu będą planowali się przeprowadzić. Ja już jestem na tym świecie i teraz musimy się tutaj rozejrzeć, bo gdzieś w tym, tutaj w okolicy powinna być właśnie mapa do tamtego świata i pewnie to będzie jakoś na podobnej zasadzie, jak ostatnio było zrobione. O, czy tam jest? Dobra, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Tam widzę, że tutaj jest ten bloczek. No chyba to tak samo jak wtedy było zrobione. Dobra, mamy mapę jakąś. Ogarnijmy, o co chodzi na tej mapie. Tu widzę już jakaś charakterystyczna rzecz jest. To się normalnie nie respi. Tam to wygląda jak taki X, ale nie widzę tu nigdzie budynku. Ej, dlaczego nie ma budynku? Wtedy był budynek. Teraz może to jest jakiś, nie wiem, między przejście przez... O, dobra, to jest gdzieś... Widzę, że jestem kropką na mapie, więc musimy znaleźć, w jaką stronę to będzie. Czyli to będzie na... NE, czyli musimy iść... o, w tamtą stronę, dobrze patrzę nawet, dobra, czyli w tamtą stronę, tam jest NE i tam musimy się dostać, ponieważ tam będzie jakiś właśnie, no, szczerze to wygląda w sumie jak portal do Netheru, ale może to być portal nie do Netheru, a do po prostu wymiaru, w którym będzie właśnie ten dom, ten nowy dom Teamu X, ponieważ tak jak powiedziałem na początku odcinka, to nie będzie Team X, znaczy dom Teamu X, który jest aktualny, tylko to będzie jakiś przyszły, jakieś plany, może to będzie jakiś projekt jakiegoś domu czy coś, który będziemy mogli zwiedzić właśnie dzisiaj. Tylko czekajcie, musimy tam jakoś dostać, bo... Czekajcie, czy już jestem na mapie? Nie mam jeszcze na mapie, ale musimy iść dalej w tamtą stronę. Tutaj zaczynać... O, czy to jest to? Czy to jest to? Czy to jest to? Czy ja właśnie zaraz się będę pojawiał tutaj na mapie? O, chyba tak, chyba to jest... No nie, no to musi być to, przecież to identycznie wygląda. Czyli dobrze powiedziałem, mamy portal i tam jest taki X zaznaczony na tym. Dobra, tak, to jest to, tylko jak tam się dostać teraz? O nie, to będzie najgorsze. Najgorzej na świecie dostać się tam na górę. Nie, to nie będzie takie łatwe, nie, nie, nie. Ała, moby mnie tutaj atakują, ale słuchajcie, jest tutaj jakieś miejsce do wpłynięcia na górę, więc chyba tędy nam się uda tam wpłynąć. Ała, nie, zginę zaraz! Nie, no co to ma być? Dobra, odzyskałem mapę, teraz musimy się tam dostać na górę. O nie, 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 dobra, ale na całe szczęście mamy tutaj jakiś spływ, tam chyba akurat się tędy będzie dało wpłynąć na górę, więc bardzo fajnie, bo nie będę musiał zbierać itemów, żeby się tam dostać, tylko normalnie sobie tutaj robimy, że tak to ujmę, no, wpływanie. Dobra, widzowie, jesteśmy na górze, udało mi się tutaj wpłynąć wodą, więc bardzo fajnie, mamy ten portal i teraz pytanie, nie wiem do czego to nas przerzuci, ale dobra, czekajcie, ja zostawiam tą mapę tutaj, nie chcę jej ze sobą brać. Lecimy bez tego, lecimy, uwaga, 3, 2, 1, 0. No, zobaczymy, gdzie nas to przerzuci, uwaga. O kurde, jesteśmy gdzieś, ale czemu tu jest tak pusto? Dobra, widzowie, nie wiem, tu jest total... A nie ma totalnej pustki, o kurde, czekajcie, czy my w tym momencie trafiliśmy do tego, do czego mieliśmy trafić? Dobra, mamy, słuchajcie... Jaki ogromny jest ten pad, czekajcie, bo mam jakiś render dystans strasznie mały. Ale dobra, mamy projekt nowego domu Teamu X w tym momencie, okej. Ej, to jest naprawdę potężny pałac, naprawdę. Ej, to tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, takiego wielkiego czegoś. Ale dobra, czekajcie, ogarnijmy, o co chodzi. Mają tutaj jakąś fontannę na starcie. Jest tutaj mnóstwo owiec, ale pamiętajcie, to jest tylko projekt. To nie jest tak, że to już jest zaklepane, to jest jakby projekt, więc pewnie tutaj za wiele nie będzie, ale... Ale jeżeli będą mieli taki wodospad przed domem, no to nie będę ukrywać, no potężnie będzie robić to wrażenie. Dobra, mamy jakieś ogromne schody, które prowadzą do nich na... Czy ja tam widzę nick jakiś? Czy tam pisze? Czekajcie, bo znikł mi, nie zdążyłem przeczytać, ale czy... Czekajcie, myśmy to... Polski pingwin, naprawdę, ej, dobra, widzowie, nie wiem, czy pamiętacie, bo wy jesteście takimi widzami młodszymi dosyć, więc możecie tych starych czasów nie pamiętać, ale pod nickiem Polski pingwin kiedyś był Stu, czyli założyciel Teamu X i teraz
Jeżeli on tutaj jest, to znaczy, że to bardziej potwierdza tutaj właśnie wiarygodność tego, że to jest właśnie projekt tego domu nowego, który mają. On może tutaj właśnie, nie wiem, coś planuje i tak dalej. I jakby robi projekt tego, jak to ma wyglądać. Jeżeli on jest tego autorem, no to czuję, że to będzie petarda. Dobra, czekajcie, pójdziemy, będziemy chodzić za nim, bo tylko tak, żeby mnie nie zauważył, więc na shifcie. Czekajcie, ja muszę zrobić sobie szybko na controlsach zmienić, bo ja nie umiem tak funkcjonować, jak ja mam w ten sposób. Ja muszę mieć F5 na... tutaj, o, ja wolę na te sobie zamieniać, szybko mieć bliżej pod ręką i w ten sposób będziemy w stanie tam zaglądać do środka właśnie bardzo szybko. Dobra, idziemy tutaj dalej, tu jest jakąś tabliczkę postawił, więc musimy zobaczyć, co on tu napisał. Basenik kupić rybki, okej, czyli on planuje, co tutaj trzeba zrobić, okej, rozumiem. Ej, jaki duży hol to jest w ogóle, co jest grane, dobra, on tam gdzieś krąży po lewej stronie. Musimy ogarnąć, dobra, kolejne tabliczki stawia, okej, czyli on prawdopodobnie dla jakichś budowlańców, osób, które będą tutaj jakby, pracować nad tym i będą tutaj, wiadomo, jakieś jeszcze rzeczy robić. Opisuje, co, gdzie ma być i jaki jest plan na ten dom. Okej, rozumiem, tam jest jakaś tabliczka znowu. Ale on poszedł, czekajcie, poszedł na tą stronę, ale ja sobie szybko ogarnę tą tabliczkę, co tutaj pisze. Aha, to jest po angielsku i tutaj to są jakby, czyli on to zaplanował podwójnie, że swimming hall, bar, kitchen, dining room, other stuff, okej, rozumiem. Dobra, ale to idźmy za nim, bo on tutaj widzę, że też po polsku wali tabliczki, więc to jest chyba, no w końcu polski pingwin. Kurde, idzie tu. Dobra, chyba mnie nie widział. A nie, on był po drugiej stronie ściany, dobra, to mi się tylko wydawało. Okej, możemy iść tutaj w tą stronę w takim razie, zerkając w ten sposób. I co tutaj jest napisane? Tu ma być stołówka, okej. Ej, dobra, stołówka. Normalnie stołówkę robią w domu Teamu X. No okej, dobra, zobaczmy, co tu się za ścianą dzieje. On tam jest gdzieś, tam jest znowu kolejna tabliczka. Siłownia! Siłownia obok stołówki? To jest chyba trochę głupi pomysł, no ale dobra. Idziemy tutaj za nim, on tu stawia kolejne tabliczki. Jak widzicie, teraz się przydaje to właśnie patrzenie na... No, popularnie mówiąc, F5 u mnie to jest ten, no ale... Ale z tej trzeciej osoby, dobra, kolejna tabliczka. Gabinet Stew. Gabinet! Jaki doktor! Normalnie. Dobra, o, czekajcie, musimy uważać, żeby mnie nie zauważył, więc musimy ciągle tutaj na tej trzeciej osobie chodzić. Dobra, gabinet Stew, ale sobie kurczę wybrał, nie? Gabinet Stew, kurczę, dobra, czekajcie, on wszedł na górę gdzieś po schodach. Ej, jaka ta, jak to jest ogromne w ogóle. To jest dopiero pierwsza jakby część tego, a to są jakieś, kurczę, filary czy coś? Biblioteka, okej. O kurde, faktycznie jest tu biblioteka, co jest grane? Jak oni, co będzie w tym domu? Mają normalnie biblioteki, żeby tutaj, nie wiem, książki czytać. Będą się edukować. Dobra, rozumiem, dobra, idźmy tutaj wyżej. Co tutaj mamy? Jesteśmy na piętrze. Nie wiadomo, co tutaj jest w planach do zrobienia, ale możemy szybko ogarnąć to, jak on tutaj zostawił jakąś tabliczkę. Czy zostawił tu coś, czy opisał, co tu ma być, czy to jest taka po prostu, nie, to chyba taka do siedzenia, czytelnia taka jakby. Dobra, możemy iść chyba w tamtą stronę, tak byleby nas tutaj nie zauważył. Mam nadzieję, że się nie będzie cofać, bo jak się zacznie cofać, to jest kurczę lipa. Dobra, jest tam i tam coś robi, pytanie co, to nie wiem, zaraz się okaże. Czekajcie, przejdźmy tutaj. U, kurde, mamy... lipę, żeby mnie nie zauważył tylko. Dobra, stawia kolejną tabliczkę, czyli tam znowu coś będzie, pytanie co? On pewnie przechadza się i myśli, co, gdzie strategicznie poukładać, więc okej. No i jak widzicie, polski pingwin nigdy nie umarł i dalej funkcjonuje. Dobra, czekajcie, przejdźmy tutaj, zobaczmy, co napisał. Nowoczesny obraz. Aha, okej. Nowoczesny obraz. Okej, może być. To nie wiem, to taki 3D. A, dlatego nowoczesny, rozumiem. Dobra, idziemy dalej za nim, zobaczymy, co on tutaj dalej zaplanuje i dokąd nas zaprowadzi. Bo czuję, że tutaj jeszcze musi wybrać pokoje przecież dla domowników. Musi, nie wiem, montażownię zrobić gdzieś i tak dalej. No ale to jest dopiero pierwsza jakby część tego budynku, więc tu jest masa miejsca jeszcze. Pokój Leksia, okej. O kurde, Leksiu, taki duży chłop i taki mały pokój dostał. No nie, dobra, czekajcie, idziemy tutaj za nim dalej. I tutaj, wiecie, co to powinno być? Pokój Moniki. Jak tam jest pokój Moniki, to skisnę. Pokój, a montażystów, no dobra. Czyli Leksiu będzie koło montażystów. Okej, rozumiem, dobra, tutaj nawet, no montażyści, to wam powiem, że tutaj mają porządnie. O kurde. Mają tak, że nawet, kurczę, mogą sobie podejść i za barierką widzieć wszystko, co się dzieje. Dobra, my jesteśmy teraz w tej środkowej części, z tego, co mi się wydaje, tak. Więc teraz musimy przejść, o kurde, tędy on przechodził? Ale to jest beznadziejnie zrobione, to będzie trzeba tu poprawić. Pewnie, ciekawe, dlaczego tego nie opisał tutaj, no ale dobra, idziemy za nim dalej, zobaczymy, dokąd on prowadzi znowu. Dobra, znowu kolejną tabliczkę stawia. Ewidentnie przechadza się i oznacza, co gdzie ma być, więc to jest dobre. Bilard tutaj, okej, będą mieli bilarda. Ej, szczerze, lubię grać w bilarda, naprawdę. I sam bym chciał mieć ten stół do bilarda w domu. To bym naprawdę grałbym i to...
Kurczę, jestem ciekaw, ile kosztuje stół do bilarda. No nie wiem, widzowie, robimy, kurczę, nie wiem. Cel na wspierających. O, w ogóle jest wspieranie kanału. Jak ktoś chce kupić wspieranie kanału, to można kupić. To ze wspierających wszystko przeznaczam na bilarda, dobra, widzowie? Wskocznia do basenu, okej, okay, on tam gdzieś chce skakać do basenu, okej, okay, dobra. To jest troszkę ryzykowne skakać z takiej wysokości do basenu. Czy to jest gdzieś basen w ogóle? Aha, jest! O kurde, no dobra. O nie, 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 zobaczył nas, tak być nie może, czekajcie, ej ty, nie, polski pigmin mnie zobaczył. Nie, musimy się schować, ja nie chcę z nim teraz rozmawiać. Nie, czekajcie, gdzie on, biegnie tu, czekajcie, musimy się gdzieś schować. Ja myślę, że tutaj, czy tutaj będę mógł się, on tu idzie, dobra, czekajcie, szybko, mało czasu. O kurde, co to jest? Dobra, tutaj się chowamy. Dobra, przyszedł obok nas, pobieg dalej. Bardzo dobrze, dobra, jesteśmy bezpieczni, dobra. On teraz nas będzie szukać, czyli on doskonale wie, że ktoś tutaj jest. No nie najgorzej, a ja tak tutaj to chciałem pozwiedzać, zobaczyć co tutaj będzie, ale nie chciałem być zauważony. Dobra, idziemy dalej zobaczyć co tu jest. Tu jest skocznia do basenu. On tam gdzieś dalej poszedł napisać, więc zobaczymy co tam dalej napisał. Zaraz pójdziemy go znowu poszukać gdzieś. Niech on tam pójdzie, poszuka i niech sobie pomyśli, że mu się przewidziało. No on tak naprawdę mnie nie widział, mnie tutaj w ogóle nie było. Niech na to nie patrzy, dobra. Może albo olejmy go jako przewodnika i sami pozwiedzajmy co tu może być. Dobra, tu są jakieś takie miejsca, w których można po prostu sobie przesiadywać, więc okej. Okay. O, to wygląda jak taka gratownia na takie, wiecie, takie... nie, że niepotrzebne rzeczy, ale na takie graty po prostu. Polski pingwin zdobył osiągnięcie Ice Bucket Challenge. Ej, w ogóle, kurczę, ej, ciekawe, że to się tak nazywa w ogóle. Ice Bucket Challenge. No dobra, ma takie osiągnięcie. Ciekawe, po co mu wiadro było. To jestem mega ciekaw, ale dobra, czekajcie, tu musimy się schować, bo on tu biegnie w tą stronę. Tu się przekopiemy. O, patrzcie, jak go wykiwałem. Łatwo. Dobra, czekajcie, tam on sobie przebiegł dalej. Zobaczymy, co on tam dalej kmini, bo on, o, idzie na górę, czyli tam, gdzie ja byłem. Ej, co to jest za miejsce? Co to jest? To trochę mógłby być pokój jakiejś dziewczyny, tam można powiedzieć garderobę zrobić dalej. Dobra, czekajcie, idziemy tu za nim. Zobaczymy, dokąd to prowadzi, bo tu byliśmy na górze przed chwilą, ale... Okej, okay, tajne wy... O kurde, chyba mnie widział. Czy nie? Widział mnie, czy nie? Chyba mnie nie widział, ale było blisko, nie mogę tak ryzykować, muszę się trzymać bardziej z daleka, już się zbyt pewnie poczułem, jak już mnie raz zobaczył, no to nie jest dobrze. Dobra, wiecie co, ja uważam, że my powinniśmy chyba w miarę się stąd zmywać powoli, z tego powodu, że jeżeli ja tutaj będę dłużej, to jest ryzyko, że nie wiem, że... O! Że mnie kurde ukarają jakoś, dobra, zeskoczył na dół, dobra. Co on tutaj robi? Dobra, idzie tam. Ja bym sobie skoczył tu na palmę. Czy ja dam radę skoczyć na tą palmę? Dobra, czekajcie, robimy trika. Uwaga. Ło, świetnie, udało się. Dobra, możemy być tutaj skampieni. Dobra, lecimy teraz. A! Nie trafiłem sobie. O nie, spadłem na dół. Dobra. Czemu on tu zamurował to obsydianem? Jak ja mam się stąd wydostać teraz? A dobra, tędy się da przejść. Dobra, nie przemyślał tego. Aha, łatwo z tobą. Ej, dobra, on wychodzi. Czy on już tutaj wszystko zaplanował i teraz chce stąd wyjść? Czy to jest. Dobra. Co jest? Zamurował wejście! O nie, jak ja się stąd wydostanę teraz? Gdzie tu jest wyjście jakieś? Będę musiał zbić szybę chyba. Dobra, czekajcie, bo on... Nie, o kurde. Dobra, tu się chowam. O, nie. A, dobra, znowu mnie... Nie widzi mnie? Dobra, on pobiegł gdzieś dalej, dobra. Ej, ale... Kurczę, nie zamurował wyjście, będę musiał zbić szybę, ja nie chcę tutaj robić szkód, a będę musiał. A nie, jest tu wyjście drugie, o kurde, dobra. Ej, ale... Wow, nie, no sprintuj! Nie, proszę, nie bij. Intrus, nie, ja tylko, zwiedzam. A, o, dobra, chyba zaakceptował to zwiedzanie. Czy mnie kiknie w ogóle z serwera? Może mnie kiknąć, no to trzeba było tak od razu. Aha, okej. I teraz powinno wylecieć i się nie ukrywać. A to tak można spytać, co to jest? Za budynek? Wejdźmy do środka, co? Bo tu pada, będę miał mokrą głowę. Halo, polski pingwin. No, przyszły dom Teamu X. O kurde, dobra. A to jakaś tajemnica, ten dom? No, w sensie... O kurcze. Okej. Okay. Nikomu nie powiem.
Wcale nie tak, że jest odcinek nagrywany. Ja muszę już lecieć. Pozdro, pingwin. Narka. Okej, dobra, wychodzimy, wychodzimy. Dobra, udało nam się zwiedzić świat, na którym mamy projekt nowego domu Teamu X i już wiem, jak będzie wyglądać nowy dom. No, totalnie jest naprawdę pokrzampowy. Nie będę ukrywał, że jest, no, wygląda jak $1 000 000. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z takiego filmu, jak znajduję mapę do jakiegoś innego domu, no to koniecznie dajcie znać w komentarzu. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Widzimy się jutro. Pozdro, cześć, pa, pa.